U niektórych wzbudza to sporo bulwersacji, ale są to osoby niewyrobione jak mięśnie lenia i nieświadome jak ruchy pijaka. Podczas wywiadu z byłą marszałek Sejmu w TVP Info przerwano rozmowę, by nadać bezpośrednią relację ze spotkania prezydenta ze skoczkami narciarskimi. Był to gest ciepły w tak chłodnym teraz polskim klimakterium, oddający szacunek głowie państwa i nie ośmieszający go ją. No, znaczy tę głowę państwa. Każdy światły obywatel aspirującego państwa chce wiedzieć, co w danym momencie robią jego przywódcy. Tak, teraz słusznie będzie w tej telewizji narodowej. Nawet podczas meczu piłkarzy na Euro we Francji będzie remis, nasi przy piłce, 5 minut do końca. A tu, proszę państwa, przerywamy transmisję i przenosimy się do Pałacu Namiestnikowskiego. Pan prezydent zasiada do kolacji. Popatrzmy i bierzmy przykład. Nie, i pan prezydent je, nie, tam jacznica. A tu, proszę państwa, przerywamy transmisję z kolacji, bo właśnie pani premier przypina sobie broszkę. Są tam nasze kamery. Zobaczmy i bierzmy przykład. No i pani premier sięga po broszkę i to... A proszę państwa, przerywamy bezpośrednią transmisję z przypinania broszki i przenosimy się na Żoliborz, bo właśnie pan prezes udaje się na zasłużony spacer. Obserwujmy i uczmy się. On idzie. Ja wraca. No a tu teraz... A teraz powracamy do dalszej części programu. Dzień dobry, pora na podsumowanie dnia. W nim między innymi kolacja prezydenta, broszka pani premier i spacer prezesa. Zapraszamy i prosimy nie regulować odbiorników. We'll be right back.